Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku kanału Mamuszczyce. Dzisiaj odcinek specjalny, specjalna aranżacja niewymuszona z samochodu, ponieważ ostatnio nie mam kompletnie czasu na to, żeby w normalnych warunkach nagrać filmik z dobrym oświetleniem i dobrym dźwiękiem. Nagrywam więc, mam nadzieję, że obraz będzie ok i że dźwięk też będzie do przyjęcia. Słuchajcie, nagrywam filmik, ponieważ koronawirus opanowuje świat i pewnie sporo osób chorujących na łuszczycę zastanawia się, jaki wpływ koronawirus ma na łuszczycę i jaki wpływ łuszczyca ma na koronawirusa. Krótko więc w tym temacie, owszem, wpływ ma jedno na drugie, ale że tak powiem, osoby, które leczą się ogólnie, czyli immunopresyjnie, są oczywiście bardziej narażone na koronawirusa, tak samo jak na wszystkie inne infekcje czy inne wirusy. Dlaczego? Dlatego, że leczenie immunopresyjne, czyli biologia, czyli metotreksa, cyklosporyna, wszelkie inne leczenie ogólne, tak naprawdę osłabia nasz organizm, trochę nas wyjaławia, w związku z tym ten nasz organizm jest znacznie mniej odporny na wszelkiego rodzaju ataki z zewnątrz. Osoby, które nie leczą się ogólnie, immunopresyjnie, są tak samo narażone jak wszyscy inni ludzie nie leczący się, ponieważ leczenie miejscowe de facto nie osłabia naszego organizmu, co wydaje się logiczne, ale pewnie część osób zastanawia się, jak to rzeczywiście jest. Teraz co możemy zrobić? Jako osoby bardziej narażone od innych, czyli ci, którzy leczą się ogólnie, musimy jeszcze bardziej przestrzegać zasad, które są nam wtłaczane do głowy przez media, przez różnego rodzaju ulotki i bardzo dobrze. Dbajmy o higienę, unikajmy osób, które pokazują zachowania osób chorych, czyli kaszlą, kichają, ale też starajmy się jednak ograniczać kontakty międzyludzkie z prostej przyczyny. Nigdy nie wiemy de facto, kto w danym momencie zarażony jest, po co ryzykować. Dajmy czas tej pandemii na uspokojenie się i wtedy wrócimy do starszych nawyków. Jeżeli już zaczęliśmy leczenie ogólne, jesteśmy w trakcie lub zastanawiamy się, to niestety, ale nie ma jasnej i precyzyjnej odpowiedzi na to, czy leczenie przerywać, czy go nie przerywać, czy go w ogóle nie rozpoczynać. Ponieważ muszę Wam powiedzieć, że konsultowałem się przed nagraniem tego filmu z kilkoma dermatologami i reumatologami zaprzyjaźnionymi i powiem Wam, że zdania są podzielone. Jeden powie jedno, drugi mówi zupełnie co innego. Jeden mówi, żeby tak przerwać, bo wiadomo, że jeżeli przerwiemy leczenie, to oczywiście nie będzie tak, że organizm z dnia na dzień nam przywróci pełną funkcjonalność odpornościową. Absolutnie tak nie będzie, natomiast w ciągu kilku miesięcy to się wydarzy. Nasz organizm się zacznie regenerować, a nie wiadomo, kiedy ten koronawirus nas dopadnie. Jeżeli w ogóle nas dopadnie, eksperci twierdzą, że tak, że prędzej czy później większość z nas zostanie zainfekowana. Więc jeden ze specjalistów powiedział otwarcie, że on by wyłączył leczenie ogólne w tej konkretnej sytuacji, ponieważ prędzej czy później ta odporność nam się przyda. Natomiast inny specjalista stwierdził, że jest to działanie bezcelowe, ponieważ organizm i tak nie zdąży się, że tak powiem, kolokwialnie naprawić, i tak nie zdąży, natomiast efekty uboczne braku leczenia w sytuacji takiej łuszczycy dość silnej, czyli umiarkowanej bądź ciężkiej, mogą być gorsze. Komu wierzyć, kogo posłuchać, ciężko stwierdzić. To jest naprawdę tak jak z koronawirusem, gdzie tezy mamy dwie, że jest to albo bardzo poważne zagrożenie dla całej naszej ludzkości, albo jest to rozdmuchana bańka, też takie zdania słyszałem. W związku z tym pozostawiam decyzję Wam, oczywiście jako osobom dorosłym i odpowiedzialnym. Pamiętajcie, że najlepiej zna Was lekarz. Także każdego lekarza prowadzącego powinniście się poradzić, co robić ze swoim leczeniem ogólnym.
Ja przerwałem metotreksat, natomiast nie było to w ogóle spowodowane koronawirusem, ale póki co nie wznawiam innego leczenia, chociaż miałem w planie, właśnie dlatego, żeby jednak ten organizm nie wyjaławiał się jeszcze bardziej. Kochani, w tym filmie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie na grupie, postaram się odpowiedzieć. Sytuacja jest dynamiczna, komunikaty rządowe zmieniają się co chwila, podobnie jak sytuacja w różnych państwach. W związku z tym zdrowia życzę i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.